Hejka, tutaj Marta z bloga codziennie.fit.pl i witam Was na treningu Superbody rzeźba. Dzisiaj będziemy wzmacniać całe nasze ciało, wszystkie mięśnie. Będziemy je rzeźbić, ujędrniać i sprawiać, żeby wyglądało lepiej i żeby oczywiście było silniejsze. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Do wykonania treningu będzie potrzebna tylko mata i woda. Nic więcej nie jest Wam potrzebne, więc ubierajcie się w swoje sportowe buty i zaczynamy. Zaczynamy nasz trening oczywiście od rozgrzewki, prostujemy plecy, ściągamy łopatki, napinamy brzuch i maszerujemy wysoko kolana, ręce cały czas pracują mocno, uśmiechamy się, będzie super trening, to Wam mówię od razu i cały czas marsz, 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 świetnie, cały czas maszerujemy, teraz trochę wyżej kolana. I dalej. Marsz, marsz. Ręce. Plecy prosto, ściągnij brzuch. Ściągnij łopatki. Napnij brzuch. Chociaż ściągnij też by mogło być, bo o to właśnie chodzi. Żeby napiąć, ściągnąć mięśnie brzucha. Jedziemy jeszcze trochę. Marsz, marsz. Cały czas maszeruj i zobacz. Raz jedna, raz druga noga do boku. I jedziemy razem. Hop, hop. Ręce wysoko i szeroko. Raz jedna, raz druga. Ręce. Ręce cały czas proste plecy. Napięty brzuch. Robimy to rytmicznie. Raz, 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 raz. Świetnie. Teraz rozgrzewamy ciało. Stawy, mięśnie, przede wszystkim układ oddechowy. Wszystko się przygotowuje do wysiłku. Dzisiaj świetny trening, na pewno poczujesz całe ciało przy nim, więc myślę, że będzie Ci się podobał. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Wróć do marszu. Marsz. Super. Maszerujemy, tak jakbyśmy gdzieś szli na jakąś wycieczkę. Bardzo tak szczęśliwi. Rzeźko. Raźnie. To są dobre słowa, żeby opisać ten marsz. Ok, jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Przechodzimy do pajacyków. Hop, 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 hop. Kolana lekko skierowane na zewnątrz, jeśli możesz. Cały czas skok, skok. Mocno ręce pracują. Hop, hop. Świetnie, oddychamy. Cały czas staramy się spokojnie oddychać. Na pewno pojawi się zadyszka, jest to normalne u każdego. Jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Pajacyki skrzyżne. Hop, hop, hop. Świetnie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Marsz. Super. Myślę, że już poczuliście trochę, że ciało się rozgrzewa, ale też nie koniec. Lekki truchcik w miejscu. Hop. Cały czas ręce pracują. I biegniemy. Ręce góra. Hop, 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 hop. Świetnie. 5, 4, 3, 2, 1. A teraz otwieramy klatkę. Hop. Wracamy. Hop. 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 Super. Mocno otwieramy klatkę. 3, 2, 1. Sam truchcik. I ostatnia część naszej rozgrzewki. Skip A. 3, 2, 1. Lecimy. Hop. Hop. Mocno kolana do góry, na poziom bioder, ręce pracują cały czas i rytm, hop. Oddychaj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, marsz. Ok. Mam nadzieję, że czujesz się rozgrzany, czujesz się przygotowany do ćwiczeń, bo zaczynamy.
Najpierw jeszcze chwilę rozciągniemy się dynamicznie, nic wielkiego. Nogi szerzej niż szerokość bioder. Ręce rozpostarte. I teraz skłon. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Rytmicznie rób ze mną. Hop, hop i prostuj się. Skłon, prosto, skłon. Prosto, jeszcze trochę. Hop, hop, hop. Świetnie. Pięć, prostuj się. Cztery, prosto. Trzy, prosto. Dwa, prosto. Jeden, hop. Ok. Skręcamy się w jedną stronę. Zatrzymaj się w tej pozycji. I pulsy. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wróć. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wróć. Znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wracamy środek. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok. Zaczynamy nasz trening. Zaczynamy od dobrze znanego Wam ćwiczenia, jeśli ćwiczycie ze mną. Będziemy robić zakrok do tyłu, cały czas na razie na prawej nodze. Zakrok, hop i wracamy z powrotem do tej pozycji. Zaczynamy. 3, 2, 1, lecimy. Zakrok, wróć. Zakrok, wróć. Zakrok, wróć. Świetnie. Pamiętaj przy tym ćwiczeniu, brzuch cały czas napięty, plecy proste. Możesz pomagać sobie rękoma. Świetnie. Jeszcze trochę. Ruch skierowany do dołu. Dół. Dół. Ostatnie dwa. Ostatni i zostań w dole. Teraz z tej pozycji będziemy opuszczać się w dół i w górę. Jedziemy. Hop. Hop, tylko góra, dół. Ale ten ruch ma być szeroki. Tak, czyli robimy bardzo głęboko i prostujemy nogę z tyłu przy wyjściu w górę. Oddychamy. Ok, przerwa, cały czas w tej samej pozycji i jeszcze raz to samo. Start. Hop. Hop. Świetnie. Cały czas pilnuj brzucha. Cały czas wzrok skierowany do przodu. Plecy proste. Jeszcze trochę. Powinno już zacząć piec. Ha, o to mi chodziło. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Wyprostuj. Zostań dalej w tej pozycji. Ostatnia seria. Schodź całkowicie na dół. Kolano cały czas uniesione i tylko puls. Puls, puls, puls. Świetnie. Oddychaj. Ma piec. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Trzymaj. 3, 2, 1. Noga w górę. Dobrze, kolejne ćwiczenie. Zwykły przysiad. Do tyłu pośladki, tak jakbyśmy siadali na niewidzialnym krześle. Jedziemy. Start. Przysiad. Przysiad. Świetnie. Pamiętaj o tym, żeby pośladki szły maksymalnie do tyłu, jakbyśmy siadali. Ciężar ciała idealnie, gdyby był na całej stopie. Jeśli nie możesz, to chociaż niech ciężar będzie bardziej skierowany, napięty. Jeszcze trochę. Cały czas robimy. Ostatnie. Trzy. Dwa. Jeden. Wyprostuj. Jeszcze jedna seria. Hop. Hop. Świetnie. Cały czas pilnuj dobrej sylwetki. To nie jest konkurs na to, kto zrobi największą ilość przysiadów. Ma być dobrze technicznie. Wtedy najlepiej zadziała. 5, 4, 3, 2, ostatni, zrób przysiad, zostań w dole, puls.
Dobrze. Pulsujemy. Cały czas sylwetka. Pośladki do tyłu. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, dasz radę. Pięć, cztery, trzy, dwa. Wstajemy. I mam złą wiadomość, bo jeszcze jedna seria. Jedziemy, puls. Raz, dwa, świetnie. Trzy, cztery, pięć, świetnie. Jeszcze trochę. Powinny już Cię piec uda. Mam nadzieję, że pieką. Bo mnie pieką na przykład. Ostatnie. 5, 4, 3, 2. Ok. Stajemy. Trzepiemy nogi. Rozluźniamy je. Kolejne ćwiczenie. W pozycji pochylonej. Brzuch cały czas napięty. Będziemy odwodzić nogę do tyłu. I odkładamy ją potem z powrotem na podłogę. Cały czas prawa noga. Prostuj. Start. Do tyłu. Do tyłu. Wzrok skierowany przed siebie albo w podłogę. Zależnie od tego, jak jest ułożona Twoja głowa. Ma być przedłużeniem kręgosłupa. Hop. 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 Jeszcze trochę. Pięć. Cztery. 3, 2, 1. Wyprostuj. Drugi raz ta sama seria. Jedziemy. Hop. Hop. Kolano, na którym się opierasz, może być lekko ugięte. Nie ma w tym nic złego. Nie musisz mieć wyprostowanej nogi, jak na apelu. I wcale nie musisz bardzo wysoko unosić tej nogi. Czyli nie machamy tak, żeby zrobić szpagat. Leciutko, żeby czuć pośladki. Ostatnie. 5, 4, 3, 2, 1. Wróć. Zostały dwie serie. Teraz robione w inny sposób. Pozycja. I odkładasz nogi na podłogę. Czyli hop, hop, startujemy. Hop, hop, hop. Powinnaś albo powinieneś poczuć pośladek. Jeśli nie czujemy, staram się mocniej popracować tą nogą. Nie pracują plecy, pracuje noga. 5, 4, 3, 2, ostatni. Wyprostuj. Ostatnia seria na tą nogę. Pozycja i lecimy. Noga nie dotyka z powrotem podłogi. Cały czas w powietrzu. To jest świetne ćwiczenie. Jednocześnie robimy kilka rzeczy. Ćwiczymy pośladek, mega wzmacniamy nogę, na której stoimy i ćwiczymy równowagę. 5, 4, 3, 2, ostatni, wróć. Świetnie. Słuchajcie, prawą nogę mamy spompowaną, czas na lewą. Zakrok w tył i robimy proste zakroki, jak na samym początku. Go. Hop. Hop. Świetnie. Hop. 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 Super. Uwielbiam zakroki, ponieważ to jest świetne ćwiczenie nie tylko na nogi, ale także na pośladki. Potem są naprawdę ładne pośladki, więc warto je robić. Zawsze widać efekty już 2-3 tygodnie i naprawdę widać różnicę, dlatego lubię strasznie to ćwiczenie. 5, 4, 3, 2, ostatni, wróć, pozycja, góra, dół, lecimy, dół, dół, świetnie, dół, dół, ruch jest cały czas w dół, czyli nie robisz tego do przodu, tak nie robimy, będzie boleć kolano, dół, cały czas, tyle ile możesz zejść, tyle schodzisz, na górze prostujemy nogę, maksymalnie tą z tyłu, ostatnie, 3, 2, 1. Wróć. Z powrotem. Ta sama pozycja i to samo. Lecimy. Hop. 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 Super. Nogi będą skatowane. Prawdopodobnie połowa z Was jutro będzie miała problem,
Wyjść gdzieś po schodach, ale spoko, damy radę. Jeszcze trochę. 5, 4, 3, 2. Ostatni, wróć. Cofamy z powrotem, schodzimy na dół i tylko pulsik. Puls, pulsujemy sobie, myślimy o czymś innym, tak, możemy tańczyć, wszystko. Hop, 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 jak piłeczki. 5, 4, dasz radę, wytrzymaj do końca. Bum, okej, świetnie. Wracamy do przysiadów. Teraz tylko szeroko nogi, kolana na zewnątrz i robimy taki przysiad sumo. Go. Hop. Przysiad sumo jest właśnie po to, żeby zaangażować też wewnętrzną część ud. Przez to, że jest trochę inna mechanika, to samo ćwiczenie, tylko inny rozstaw nóg, a pracują inne mięśnie. Angażujemy też inne mięśnie. Hop. Nie musimy schodzić bardzo głęboko. Tyle, ile możemy. A staram się to robić dokładnie, tak? Czyli cały czas napięty brzuch, plecy proste, skupiamy się na ćwiczeniu. Ostatnie 5, 4, 3, 2, ostatni, wyprostuj. Jeszcze raz to samo. Hop, hop, świetnie, hop, super. Cały czas pracujemy. Cały czas, wiem, że mnie słuchasz coś tego, co ja tam gadam, ale skup się na swoim ciele też, na tym, żeby mięśnie były napięte, rzeczywiście pracowały. I oddychamy, to jest mega ważne. Hop. 5, 4, 3, 2, ostatni, stajemy. I teraz będzie puls. Schodzimy na dół i wansujemy. Nic więcej nie robimy, tylko no awansujemy, no co mam powiedzieć. Możecie sobie tańczyć. Jak sobie włączycie muzykę, to prawie jak na dyskotece obecnie, z tego co wiem. Teraz nie ma dyskotek, sorry, są kluby. Boże, ale jestem przestarzała. Dobra, jedziemy. 5, 4, 3, 2, ostatni, wstajemy. Super, oddech i ostatni raz puls. Jedziemy. Pum. Dance, dance i w ogóle te sprawy. Także musicie już wyćwiczyć sobie nogi, pośladki. Wszystko będzie gotowe na imprezę. Oddychamy. Balansujemy. Okej, robimy jeszcze 5, 4, 3, 2. Ostatni. Świetnie. Druga noga. Będziemy robić to. Jeszcze nie wymyślałam tego odpowiedniej polskiej nazwy, więc to będzie. Zaczynamy. Pozycja. I lecimy. Hop. Hop. Odkładamy tym razem nogę. Pamiętaj, pierwsze dwie serie odkładamy nogę. Napięte całe ciało. Kolano lekko ugięte. Hop. Hop. Świetnie. 8. 7. 6. 5. Wytrzymaj. 4. 3. 2. Ostatnia. Wróć. Jeszcze raz. To samo. Hop. I lecimy. Skup się. Osiem. Siedem. Sześć. Nawet jak się piecze, to wytrzymaj jeszcze trochę. Trzy. Dwa. Jeden. Wróć. Świetnie. Ostatnie dwa. Dwie serie. Nogi nie odkładamy. Pozycja. Lecimy. Góra. 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 Świetnie. Hop. Ćwiczymy poślady. Hop. Hop. Równowaga też. Skup się. Mięśnie napięte brzucha. Patrz się w jeden punkt. 5, 4, 3, 2, 1. Wracamy. Ostatni raz to samo. Przygotuj się, lecimy. Hop, 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 hop. Najczęściej angażujemy też dół pleców przy tym ćwiczeniu.
Staramy się jednak, żeby ruch wychodził głównie z pośladka. Nie musimy unosić tej nogi tak wysoko. 5, 4, 3, 2, 1. Ale pieką. Super, świetnie. Zrobiliśmy całą serię. Przechodzimy na ręce i na maty. Zaczynamy. Będziemy ćwiczyć ręce, tak już powiedziałam. Pierwsze ćwiczenie. Przechodzimy do deski na wyprostowanych rękach i teraz ściągamy łopatki, napinamy brzuch, napinamy pośladki i będzie raz do jednej, raz do drugiej strony tapnięcie, tak powiem. Ok, zaczynamy. 3, 2, 1, go. Powinnam dostać jakiś medal za słowotwórstwo przy ćwiczeniach, ale lecimy. Jedna, hop. Jedna, hop. Można szybko, można wolno. Pamiętamy tylko, żeby jak najmniej bujać ciałem w trakcie, tak? Czyli staramy się jak najbardziej stabilnie. Oddychamy cały czas. 5, 4, 3, 2. Ostatnia. Schyl się. Świetnie. Jeszcze raz powtarzamy. To samo. Deska. Ściągamy łopatki. Napinamy brzuch, napnij pośladki. I teraz. Hop. Hop. Lecimy. Hop. Całe ciało stabilne. Hop. Hop. Świetnie. Skup się. Wzrok skierowany na podłogę. Cały czas ciało w jednej linii. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ostatni. Znowu rozluźniamy. Wracamy teraz. Deska na przedramionach. Znowu spinamy łopatki, ściągamy je do siebie. Hop, wracamy. Hop, wracamy. Zaczynaj ze mną. Hop, jedziemy. Hop, hop, hop. Kiedy odsłaniasz się, chciałabym, żebyś jeszcze tak łokieć za siebie mocno zaakcentował. Hop. Zaangażujemy wtedy też mocniej mięśnie skośne, ale też całe barki. Hop. Ręce. Hop. Jeszcze. 5. 4. 3. 2. 1. Luz. Ostatnia seria tego samego. Teraz chciałabym, żebyśmy dłużej zostali w pozycji deski, ok? Więc zaczynamy tak samo. Ściągnij łopatki. Lecimy. Hop. Zostań. Hop. Zostań. Hop. Zostań. Świetnie. Hop. Zostań. Wszyscy na pewno łapią rytm. Super. 6 za nami. Hop. 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 Cały czas staramy się ciało w jednej linii. Podstawowy błąd. Ludzie unoszą wysoko pośladki. Wtedy jest łatwiej. Nie angażujesz w ogóle brzucha. Hop. A nie robimy tak. Hop. Ostatnie. 4 będą. 3. Oddychaj. 2. 1. Ostatni. 1. Luz. Wyluzuj chwilę. Super. Potem wszystkim ulubiona wszystkich pompka. Może być damska, może być męska. Zwykłe pompki. Lecimy. Raz. Super. Dwa. Super. Trzy. Pamiętaj o pozycji. Czyli całe ciało schodzi w dół. Nie robimy tego. Nie kłaniamy się żadnemu sułtanowi, tak? Tylko normalna pompka. Hop. Hop. Mocny brzuch. Trzy. Dasz radę. Dwa. Jeden. Rozluźnij. Super. Jeszcze raz robimy to samo. Wiem, że skaczecie teraz z radością. Mówicie, wow, ale super trening. Marta, kochamy cię. Więc robimy. Trzy. Dwa. Jeden. Lecimy. Pamiętaj o technice. Hop. Hop. Można męskie, można damskie. Hop. Wytrzymasz. Ręce bolą, a to normalne. 5, 4,
3, 2, ostatnia, luz. Wyluzuj chwilę, będzie jeszcze gorzej, że się cieszysz. Kładziemy się cali na macie, ręce mniej więcej na poziomie pach. Zapieramy się nogami, teraz będziemy wstawać i wracamy. Nie wracamy już pompką, tak? Widzieliście, zrobiłam to niedbale. 3, 2, 1, hop. Wyciskamy i wracamy. Wyciskamy i wracamy. Hop, 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 hop. 3, oddychaj. 2, cały czas nie poddawaj się, ostatnia, hop. To ćwiczenie jest ciężkie, chociaż wydaje się bardzo niepozorne na początku. Ja też się nad tym przeliczyłam. Ostatnia seria, zaprzyj nogi. 3, 2, 1, lecimy. Hop, zatrzymaj, wracamy. Hop, zatrzymaj, wracamy. Osoby zaawansowane mogą robić przy powrocie pompkę, tak? To zależy tylko od Was. Oddychamy ostatni raz. Hop, dasz radę. Ostatni luz. Kładziemy się jak placki na macie. Chwilę odpoczynku. I przechodzimy do kolejnej ulubionej przez wszystkich rzeczy, czyli pompki tricepsowej. Wiem, wiem, czyli same Wasze ulubione ćwiczenia. Pupa do góry, ręce wąsko. Będziemy po prostu zginać się. Pamiętamy, że nie pracują tutaj biodra. To nie jest to ćwiczenie, tylko ręce. 3, 2, 1, lecimy. Dół, super. Dół, dół, dół. 4, 3, 2, ostatnia. Pupa w dół, strzepujemy ręce. Nie wiem jak Wam, ale mi już trochę odpadają, ale udaję, że nie, więc jest ok. Uśmiech na twarz, lecimy kolejną serię. Go, hop, hop. Pamiętamy, pracują ramiona, hop, hop, hop. 4, 3, 2, ostatnia, hop. Luzujemy, super. Teraz modyfikacja, jedna noga, jedziemy na jednej nodze, to samo, start. 8, 7, 6, wszyscy próbują, widzę Was, więc wiecie, 3, 2, 1, luz, luz i ostatni raz, teraz druga noga, tak o, w tym momencie, zapomniałam, którą miałam na drugi. Ok, jedziemy. 3, 2, 1, lecimy. Hop, hop, hop. Super, połowa za nami. 4, damy radę. 3, 2, ostatnia, luz. Świetnie, całkiem dobrze nam poszło, jak na ręce, które zazwyczaj są u wszystkich najsłabsze, więc w nagrodę kładziemy się jak placuszki na leśniki na macie. Świetnie. Ręce za głowę. Jedna dłoń za jednym uchem, druga dłoń za drugim uchem. Nie łączymy. Plecy przyklejone do maty. I zwykłe spięcia do góry. Jedziemy. Hop. Wzrok skierowany przed siebie. Nie szarpiemy się tutaj, nie wiadomo jak, bez sensu. Tylko spięcia. Hop. Ciągniemy brzuchem, a nie szyją. Zepnij ten brzuch. Zepnij. I tym spięciem właśnie podnosisz tułów do góry, tak? Hop. Spinam. Spinam. I właśnie tym spięciem całe ciało do góry. Hop. Hop. 5, 4, 3, 2, 1. Kładź się na macie. Jeszcze raz to samo. Hop. Hop. Hop, cały czas brzuszek pracuje. Hop, hop, świetnie. 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Wracamy, luzujemy się, ręce znów za głowę, podnosimy nogi i znów spięcia, 3, 2, 1, lecimy. Można skrzyżować nogi, hop, 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 10, 9, wolniutko, 8, 7, 6, łokcie szeroko, 5, 4, 3, 2, ostatni, połóż się i ostatnia seria, jeszcze raz to samo, nogi i lecimy, hop, świetnie, pamiętaj o tym, że łokcie były szeroko, nie wiążemy dłoni pod głową, tylko osobno dłonie, właśnie po to, żeby nie ciągnąć szyją i skupiamy się maksymalnie na brzuszku, tak? Brzuch ma pracować, nic innego, hop, 5, 4, 3, 2, ostatni, wróć, świetnie, nogi do góry, nie muszą być na maksa wyprostowane, mogą być lekko zgięte i teraz raz jedna, raz druga ręka do kostek, zaczynamy, hop, 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 na skos, raz jedna, raz druga. Można oczywiście wyprostować nogi, można lekko zgiąć. Jeśli komuś jest ciężko dosięgnąć, nawet w tym momencie, można tak. Chociaż wtedy trochę gorzej pilnować odpowiedniej postawy, ale można spróbować. 5, 4, 3, 2, 1, opuść. Jeszcze raz zrobimy sobie to samo. Nogi góra i lecimy. Raz jedna, raz druga noga. Czego nie chcę widzieć, to brody w ten sposób. Cały czas broda nie jest przyklejona do klatki piersiowej. Patrzymy się prosto w nasze buty, podziwiamy, jakie są ładne. A jak nie mamy ładnych, a trzeba już kupić nowe, to my marzymy sobie o nowych, szybciej czas zleci. Ostatnie 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni, połóż się, super. Świetnie, teraz będzie opuszczanie raz jednej, raz drugiej nogi. 3, 2, 1, lecimy. Pamiętaj, plecy cały czas przyklejone do maty, jeśli ci się odklejają w którymś momencie, nie musisz wcale machać tą nogą aż od podłogi do kąta tutaj prostego. Może to być mniejszy ruch, tak żeby te plecy się nie odklejały. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatnie, opuść nogi, góra znowu, jeszcze raz, hop, hop, świetnie, jeszcze troszkę, cały czas pracujemy nad tymi mięśniami brzucha, żeby one były mocniejsze, to jest bardzo ważne, nie tylko ze względów tam estetycznych, ale głównie dla naszego zdrowia i dla naszej prawidłowej postawy. Dobrze jest mieć mocne mięśnie brzucha. Trzy razy słowo na M. Aż się zakręciłam, ale dałam radę. Ostatnie. 5, 4, 3, 2, 1, luz. Świetnie. Łączymy stopy. Ręce góra. I lekkie spięcia. Idziemy. Hop. 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 Zaawansowani unoszą także nogi. Hop. 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 Świetnie. 5. 4. 3. 2.
ostatnie luzujemy. Jeszcze raz to samo. Jeśli do tej pory robiłeś tą łatwiejszą wersję bez wnoszenia, spróbuj teraz z wnoszeniem. Czas, start. Lecimy. Hop. To jest ta łatwiejsza wersja. A spróbuj teraz z uniesieniem nóg. Nie spinamy się bardzo wysoko. Leciutko głowę, kilkanaście centymetrów nad podłogę, nogi tak samo. 5, 4, 3, 2. Ostatnia. Ok, świetnie. I ostatnie ćwiczenie. Zostajemy przez chwilę w pozycji deski. Łopatki ściągnięte i wytrzymujemy. Nie łączymy rąk, to jest ważne. Żadnego tu łączenia. Tutaj ręce. Oddychamy. Spinamy pośladki, spinamy brzuch. 5, 4, 3, 2. Ok, puszczamy. Całkowicie. Siadamy sobie. I małe rozciąganko. Jedna noga w ten sposób ułożona, druga prosto. Pochylamy się do przodu, łapiemy za stopę, rozciągamy. Tak jakbyśmy chcieli się położyć na nodze, czyli nie wyciągamy się na siłę do przodu. Nie o to chodzi. Wdech i wydech. Spokojniutko. Poczujmy, jak ta noga się rozluźnia. Pięć, cztery, trzy, dwa. Ok, zmiana nogi. To samo będziemy robić. Schylamy się. Prostujemy, rozciągamy sobie. Trochę się te nogi dzisiaj zmęczyły na tym treningu, więc warto je lekko rozluźnić. Ok, łączymy nogi, to samo do przodu. Hop, łapiemy. Ok, wstajemy. Przyciągamy jedną stopę do pośladka, kolana przy sobie. Rękę wyciągamy dla równowagi i rozciągamy. Mięsień czworogłowy powinien ciągnąć, jeśli nie ciągnie, wypychamy biodra do przodu. Ok, wytrzymujemy w tej pozycji jeszcze chwilkę. Nogi pewnie macie zmęczone. Fajnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ok, druga strona dokładnie to samo, czyli łapiemy kolano do kolana, wyciągamy rękę. Jeszcze troszkę. 5, 4, 3, 2. Ok, prostujemy. Jedna noga idzie do przodu, drugą ginamy. Rozciągamy jeszcze. Druga strona. Hop, hop. Wracamy. Łapiemy się nad łokciem albo pod łokciem. Rozciągamy trochę. Oddychamy spokojnie. Druga strona. Jeszcze troszkę. Ok. Popatrz na mnie. Teraz ten triceps, oj, to będziecie czuli, ja czuję. Pięć, cztery, trzy, dwa, druga. Pięć, cztery, trzy,
2. Ok, łączymy ręce, rozciągamy klatkę. Hop. Rozciągamy mocno, można jeszcze szyję trochę rozluźnić. To jest fajne ćwiczenie, strasznie je lubię, zwłaszcza jeśli dużo siedzicie przed komputerem, to po takiej sesji przed kompem warto potem sobie tak porozciągać trochę tą klatkę, bo ona jest mega spięta. 5, 4, 3, 2, ok. Na dzisiaj to już wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, jak było i co Was boli najbardziej. I to chyba wszystko. Jeśli chcecie być na bieżąco, to oczywiście zasubskrybujcie kanał. Znajdziecie mnie także na moim blogu codziennie.fit.pl. Tam jest mnóstwo artykułów, więc wbijajcie. Jestem tam co drugi dzień z nową notką. Jestem też na Facebooku, codziennie fit oczywiście. I to chyba wszystko. To co? Piąteczka za wykonanie zadania.